Pokażę to nowe kopiowanie od znajomych w każdym miejscu, w sumie każdy pojazd. No, sprawa bardzo prosta, standardowo potrzebujemy mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów, tam pojazd na straty albo w innym garażu i będziemy potwierdzać komunikat o zamianie pojazdów, auto do kopiowania od znajomego i on, tak jak tu pokazałem, dostęp do pojazdu na wszyscy, żebyśmy mogli nim jeździć. I tu robimy to tak, jak było. Wsiadamy do auta, wsiada do nas znajomy, przechodzi na tą pauzę, na mapę. Podjeżdżamy, klikamy strzałkę w prawo, znajomego kopnie z auta. Może tą pauzę wyłączyć. Odjeżdżamy, wybieramy postać z fabuły. Możecie tam raz, dwa, trzy razy wybrać, to nie ma znaczenia. Teraz tutaj trzeba szybko będzie po prostu najechać nawet ze znajomymi członkami ekipy, czyli podchodzimy do niebieskiego kółka, od razu dajemy krzyżyk na dół, wejdź ze znajomymi i możemy to od razu potwierdzić. Teraz mamy czarny ekran i znajomy też, on ma ładowanie do mobilki, a my znowu wybieramy postać z fabuły, komunikat anulujemy, wsiadamy do auta od znajomego i odjeżdżamy na jakąś odległość, tam chyba po 1,5 km zauważyłem, mnie wciągnie do mobilki. I tutaj znajomego, jak załaduje do mobilki, musi opuścić, musi wyjść. Próbowałem to zrobić bez wychodzenia znajomego z mobilki. Mówię, po co tam wyłazić? To mnie wciągło oczywiście do mobilnego, ale bez samochodu, czyli mi się nie skopiował. A gdy znajomy opuści nasze mobilne centrum operacyjne, my spokojnie możemy sobie odjechać na jakiś tam, na jakąś odległość i wciągnie nas do mobilnego już z autem od znajomego. Także lepiej niech on wyjdzie, jak ma tam zostać, bo dwa razy spróbowałem, mówię, dwa razy mnie wciągło samego, bez samochodu. Także znajomy, niech opuści wasze mobilne, wy odjeżdżacie, będziecie mieli, tak jak ja, odjedziecie na jakąś odległość, wciągnie was do mobilnego już z autem od znajomego. To w sumie auto jest już wasze. Teraz tylko wystarczy wyjść. Ja tu pokażę jeszcze na zewnątrz. Będzie stało to moje LG na stratę. To klikamy, chociaż nie ma znacznika na mapie. Tu nie będzie już, że to moje auto. No ale muszę kliknąć. Zwróć pojazd osobisty. Jeszcze raz sprowadź pojazd osobisty. Już przychodzi mi to auto skopiowane od ziomka. I kopiowane. Nie jest, no, no jeszcze tam to było już łatwe, zgliczujesz się, odbierasz tyle aut, ile chcesz, a to jest jeszcze łatwiejsze, jeszcze szybsze, żadnych tam aren, klubów nocnych, kurwa, biur, nic nie potrzeba, tylko mobilka i znajomy. Także no to jest bomba. Jakieś nowe glitche się ukażą, też będę jeszcze wrzucał. Pozdrawiam, elo.